Małgorzata Baranowska, poetka, pisarka, warsywianistka. W radiu tworzyła słuchowiska dla dzieci. W przypadku literatów mówi się zazwyczaj, że piszą. Tymczasem choroba i ból na długie miesiące odbierały Małgorzacie Baranowskiej możliwość pisania. A jednak powstawały kolejne książki. Jak? Ona je dokładnie, linijka po linijce, rozdział po rozdziale, zapamiętywała. Na papier przelewała, gdy ból ustępował. Poddanie się całkowicie takiemu przypadkowi, no po prostu nie jest godne człowieka. No. Mamy od tego duszę, tam trochę honoru, chociaż to jest może niemodne słowo, ale to też jest ważne i koniec, musimy coś robić. Mówiła o sobie wesoły Syzyf. I teraz, kiedy wiemy, jakim wysiłkiem opłacała wydanie każdej kolejnej książki, wiemy, dlaczego tak mówiła. W jednym z wierszy napisała: wreszcie widzę siebie z góry. Z góry? Tak. Widzę siebie, patrzę, a ona, znaczy ja, na marach. Małgorzata Baranowska zmarła w styczniu tego roku. Józef Szaniawski, przez Sąd Najwyższy nazywany ostatnim więźniem politycznym PRL-u. To dlatego, że aresztowany w 1985 roku pod fałszywym zarzutem współpracy z CIA, został zwolniony dopiero w grudniu 1989 roku, kiedy to od kilku już miesięcy mieliśmy pierwszy rząd niepodległej III Rzeczypospolitej. Współpracował z Radiem Wolna Europa, ale zarzut szpiegostwa postawiono na wyrost, z zemsty. Pamiętamy go z wysiłków na rzecz przywrócenia godności pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, polskiemu agentowi CIA w sztabie Ludowego Wojska Polskiego. Wszystko, co szkodziło Związkowi Sowieckiemu, absolutnie wszystko, było działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, służyło sprawie wolności Polski. Józef Szaniawski zginął tragicznie w Tatrach. Miał 68 lat. Brukselczyk. Tak nazywano Leopolda Ungera, dziennikarza i publicystę. Brukselczyk, bo w Brukseli zamieszkał podczas emigracji. Był jednym z najważniejszych piór paryskiej kultury. Swe korespondencje zamieszczał w Radiu Wolna Europa, polskiej sekcji radia BBC, publikował w zachodnich dziennikach. Z Polski wyjechał na fali antysemickiej nagonki władz PRL po marcu 68. To była już druga jego emigracja. Pierwszą rozpoczął we wrześniu 39. Ja wróciłem do Polski dopiero w 48 roku. Skąd? Z Rumunii, gdzie przeżyłem całą wojnę. To było moje pierwsze uchodźstwo polityczne. W 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Orła Jana Karskiego. Leopold Unger miał 89 lat. Opuściła nas Jadwiga Kędzierzawska, autorka filmów dokumentalnych i krótkometrażowych filmów aktorskich dla dzieci i młodzieży. To fragment serialu Z przygodą na ty. Z dziećmi pracowała bardzo często. Zrealizowała Tomka i psa, Ucieczkę, wycieczkę, Rozalkę Ola Boga. Jej dokumenty Dedykacja, Muchołap i Małe smutki były nagradzane na festiwalach w Polsce i za granicą. Jadwiga Kędzierzawska ukończyła łódzką filmówkę. Była związana z wytwórnią Semafor. Miała 82 lata.